Więc już was nie zaskoczę, o czym będę mówił. Będę chciał mówić dzisiaj o ludziach o dwóch twarzach. Kiedyś podczas kampanii prezydenckiej Abrahamowi Lincolnowi jego oponent zarzucił, wiecie kto to był Abraham Lincoln? Jeden z najsłynniejszych prezydentów amerykańskich, który zniósł niewolnictwo. Więc jego oponent zarzucił mu, że jest człowiekiem właśnie o dwóch twarzach, dwulicowym. Na co Lincoln odrzekł, proszę Państwa, proszę mi się przyjrzeć, czy gdybym posiadał jakąś drugą twarz, czy używałbym tej? Wiecie, i my czasami też chcielibyśmy tak powiedzieć, ale powiem Ci, dzisiaj włącz swoje serce, włącz swoje sumienie dzisiaj i postaraj się wsłuchać w to, co ja będę mówił. Przyłóż się do pewnego szablonu, który będę się starał pokazać i mam nadzieję, wierzę, modlę się, żeby Duch Święty Twoje serce poruszał, tak jak moje poruszył, kiedy przygotowywałem się do tego słowa i żebyś dzisiaj przyjął te wskazówki od Boga, od Ducha Świętego, które Bóg chciałby Tobie osobiście ofiarować, każdemu coś innego. Otwórzmy list świętego Jakuba na początek, drugi rozdział, dobrze? I w tym liście czytamy coś takiego od pierwszego wersetu. Przepraszam, bo jedną ręką operuję, a list Jakuba jest dość cienki. Już znalazłem, dobrze. Bracia moi, nie czyńcie różnicy między osobami przy wyznawaniu wiary w Jezusa Chrystusa, naszego Pana chwały. Bo gdyby na wasze zgromadzenie przyszedł człowiek ze złotymi pierścieniami na palcach, we wspaniałej szacie, a przyszedłby też ubogi w nędznej szacie, a wy zwrócilibyście oczy na tego, który nosi wspaniałą szatę i powiedzielibyście, ty usiądź tu wygodnie, a ubogiemu powiedzielibyście, ty stań sobie tam lub usiądź u podnóżka mego, to czyż nie uczyniliście różnicy między sobą i nie staliście się sędziami, którzy fałszywie rozumują? Posłuchajcie, bracia moi umiłowani, czyż to nie Bóg wybrał ubogich w oczach świata, aby byli bogatymi w wierze i dziedzicami królestwa obiecanego tym, którzy go miłują? Wy zaś wzgardziliście ubogim. Czyż nie bogacze ciemiężą was i nie oni ciągną was do sądów? Czy to nie oni zniesławiają zacne, dobre imię, które zostało nad wami wezwane? Jeżeli jednak wypełniacie zgodnie z Pismem królewskie przykazanie, będziesz miłował bliźniego swego jak siebie samego, dobrze czynicie. Lecz jeżeli czynicie różnicę między osobami, popełniacie grzech i jesteście uznani przez zakon za przestępców. Ktokolwiek bowiem zachowa cały zakon, a uchybi w jednym, stanie się winnym wszystkiego, bo ten, który powiedział nie cudzołóż, powiedział też nie zabijaj. Jeżeli więc nie cudzołożysz, ale zabijasz, jesteś przestępcą zakonu. Tak mówcie i czyńcie, jak ci, którzy mają być sądzeni przez zakon wolności. Nad tym, który nie okazał miłosierdzia, odbywa się sąd bez miłosierdzia. Miłosierdzie góruje nad sądem. W zasadzie każdy z tych wersetów, który przeczytałem, jest ważny, ale chciałbym na początek skupić się, może pójdźmy po kolei, tak, na pierwszej myśli, która bardzo wyraziście płynie, mianowicie taka, abyśmy nie robili różnicy pomiędzy osobami, bo to jest grzechem. Robienie różnicy między osobami jest grzechem. I wiecie, i może posłuszmy się tym na początek, tym prostym przykładem, który tutaj apostoł Jakub podaje. Czyli mówi o tym, że do kościoła wchodzi ktoś możny, zamożny, majętny, a do kościoła wchodzi ktoś, no nazwijmy to, wyglądający na profesjonalnego bezdomnego. I teraz, wiecie, do kogo jest łatwiej, fajniej i milej podejść? Dzisiaj, tak jak prosiłem, uruchom swoje serce, uruchom swoje sumienie. Do kogo? Ostatnio na nasze spotkanie przyszedł człowiek, który wyglądał dość skromnie, nazwijmy to. Ubiór miał skromny i był tu chyba drugi raz. Muszę wam powiedzieć, stałem z boku przez jakąś chwilę i ponieważ dużo osób do mnie podeszło, rozmawiałem po kolei z każdym, zastanawiałem się, kto wreszcie podejdzie do niego. Było mi przykro. Zgadnijcie, z jakiego powodu. To nie będę wam mówił. W każdym razie potem podszedłem do tego człowieka i rozmawiałem z nim i widziałem, że to było bardzo ważne dla niego, żeby z nim rozmawiać. Wiecie, bo osoby zamożne,
osoby wpływowe, osoby, które coś znaczą, powiem ci, one są przyzwyczajone do adoracji. Zgodzisz się? Ostatnio miałem okazję z pewnym politykiem rozmawiać. Nie, nawet to nie był polityk z pierwszych stron gazet, ale polityk świadomy swoich wpływów. I wiecie, powiem wam, z każdego słowa tego człowieka wręcz biła pewność tego, że powinien być traktowany w szczególny sposób, bo był politykiem. Jego głos był ważny. Wiecie, człowiek, który wchodzi na takie spotkanie na przykład jak nasze, albo w ogóle na jakiekolwiek, do twojego domu po prostu, ale jest osobą skromną, ubogą, może biedną, może niewykształconą, może słabo wyglądać. Powiem ci, szczególnie taki człowiek potrzebuje atencji. Zgodzisz się? Szczególnie taki człowiek potrzebuje dowartościowania. Szczególnie taki człowiek potrzebuje, żeby ktoś podszedł, porozmawiał z nim. Szczególnie taki człowiek potrzebuje, żeby ktoś, tak jak tutaj czytamy, wyznawał swoją wiarę w Jezusa Chrystusa właśnie przed nim. Wiecie, miałem okazję uczestniczyć w paru konferencjach chrześcijańskich, ale takich biznesowych. I mówcami byli tam, nazwijmy to, dobrzy biznesmeni, tacy wpływowi, bardzo zamożni. Jeden z nich tam gdzieś tam w top 100, powiedzmy, najbogatszych ludzi w Polsce był. I wiecie, ja widziałem, jak wszyscy są podekscytowani. Po prostu, wow, on jest taki bogaty i tu jest z nami i coś tu mówi na naszej konferencji. Ja dziękuję. Myślałem, że niektórzy tego, wiecie, za rękę złapią, będą go całować. Pomyślałem sobie, w porządku, to wiecie, to jest dobre, że człowiek jest zamożny i idzie za Bogiem. Pomimo to, bo jest trudno być zamożnym i za Bogiem. Ale z drugiej strony pomyślałem sobie, a ilu jest ludzi, którzy są mało zamożni i nie są z top 100 najbogatszych ludzi. Może prowadzą nawet jakieś małe kościoły gdzieś w jakichś małych miejscowościach i płacą swoim życiem, a mogliby być takimi biznesmenami, ale zrezygnowali z tego. Czy oni zbierają jakiś poklask? Oczywiście, że nie służą po to, tak? Nie chodzi im o to, ale to rozlicza, to stawia w pewnym świetle bardzo nas. Jak my bardzo ekscytujemy się, jak ktoś jest zamożny, jak ktoś jest wpływowy, jak ktoś jest znaczący i przychodzi na nasze spotkanie, wow! Ale przychodzi człowiek z ulicy, który potrzebuje Chrystusa bardziej niż czegokolwiek, bo on naprawdę nie ma już nic. On nie ma nic. On naprawdę potrzebuje Boga. I coś ci powiem. Jeżeli czynimy wtedy różnicę pomiędzy tym jednym człowiekiem, a tym drugim człowiekiem, to wiecie co? Biblia mówi? Biblia nazywa to bardzo twardo. Grzeszymy. To nie jest kwestia naszego uznania. Nie grzeszę tutaj, to nie jest takie złe, bo całą resztę fajnie robię. Robię przecież, no robię to, że daję na ofiarę i chodzę do kościoła i mam służbę i modlę się i coś jeszcze. Ale wiecie, apostoł Jakub bardzo wyraźnie tu mówi, jeżeli jedno przykazanie łamiesz, a pozostałych 9 spełniasz nawet, to jesteś grzesznikiem. Czy tak? Czy usłyszę wasze amen? Tak jest, tak jest. I teraz pomyśl teraz o tym, czy ty nie jesteś przypadkiem osobą, która czyni różnicę między ludźmi. To był przykład pierwszy. On dotyczy bogatych i biednych. Ale ja dzisiaj chciałem jeszcze cię zapytać, czy nie czynisz różnicy między innymi ludźmi? Wiecie, my mamy mnóstwo wymówek dla siebie, żeby czynić różnicę między ludźmi. Weźmy prosty przykład. Czy traktujemy tak samo dobrze, z taką samą miłością, z takim samym miłosierdziem, z taką samą dobrocią i atencją ludzi, którzy na przykład w naszym przekonaniu nas skrzywdzili? Zastanów się dzisiaj nad tym. Wiecie, Pan Jezus dał nam bardzo dobry przykład tego, jak należy traktować ludzi, którzy nas skrzywdzili, albo ludzi, którzy nas wręcz krzywdzą permanentnie, bo wiecie, ktoś nas skrzywdził i sobie poszedł i nic od nas nie chce. To jest, jeszcze można się zmusić i powiedzieć, ja go błogosławię, ale jak ktoś cię znieważa w tym momencie, jak ktoś cię oskarża niesłusznie, jak ktoś niewłaściwie cię traktuje, to jest trudno w tym momencie zachować się jak trzeba.
Zgodzisz się? Chciałbym jeszcze jeden w związku z tym fragment, abyśmy sobie przeczytali. W Ewangelii Jana w 18 wersecie mamy coś takiego. Znaną historię, ja ją przytoczę na chwilę tylko. Przepraszam, w 18 rozdziale oczywiście, nie w wersecie. W 18 rozdziale czytamy o tym, jak pojmano Pana Jezusa. Znacie tą historię, więc nie będę jej całej czytał, ale tutaj jest fragment, kiedy Pana Jezusa, kiedy go pojmano, przyprowadzono przed arcykapłanów. I przyprowadzono go, znacie takie powiedzenie nawet, że jest Kajfasz i Annasz, tak? Od Kajfasza do Annasza. Więc najpierw go do tego Kajfasza przyprowadzono. I popatrzcie, co się dzieje. 19 rozdział, werset. Wtedy arcykapłan zapytał Jezusa o jego uczniów i o naukę jego. Odpowiedział mu Jezus, ja jawnie mówiłem światu. Ja zawsze uczyłem w synagodze i w świątyni, gdzie się wszyscy Żydzi schodzą, a potajemnie nic nie mówiłem. Dlaczego mnie pytasz? Pytaj tych, którzy słuchali, co im mówiłem. Oto oni wiedzą, co ja mówiłem. A gdy on to powiedział, jeden ze sług, który tam stał, wymierzył Jezusowi policzek, mówiąc, tak odpowiadasz arcykapłanowi? I odrzekł mu Jezus, jeżeli źle powiedziałem, udowodnij, że źle. A jeżeli dobrze, czemu mnie bijesz? I odesłał go Annasz związanego do arcykapłana Kajfasza. Wiecie, kiedy próbuję sobie tą scenę wyobrazić, Pan Jezus wiele razy mówił o tym, że on niekoniecznie przepadał za faryzeuszami. Zgodzisz się? Nie tyle za ludźmi, co za pewnym systemem, który reprezentowali, za obłudą, którą reprezentowali, za tym, że właśnie tak gorliwie spełniali pewne nakazy, które twierdzili, że znaleźli w Biblii, ale wiecie, przestępowali to najważniejsze przykazanie, o którym też już przeczytałem wam we fragmencie z listu apostoła Jakuba. Przykazanie miłuj bliźniego swojego jak siebie samego. Miłuj bliźniego swego jak siebie samego. Wiecie, jest sytuacja, gdzie Jezus stoi niesłusznie pojmany, niesłusznie oskarżany. Tam wcześniej czytamy i w innych fragmentach, w innych Ewangeliach, które tą samą historię opisują, że powołano wielu fałszywych świadków, którzy oskarżali Jezusa. Ale ich zeznania były sprzeczne, więc nawet Piłat się w tym połapał, który, wiecie, był Rzymianinem i w ogóle wszystko mu było jedno, nie obchodziło go to. On się nawet w tym połapał, że to są fałszywe oskarżenia i nie był w stanie skazać Jezusa z czystym sumieniem. Nawet Piłat, Rzymianin, tego nie potrafił zrobić. I wiecie, a Jezus, tu czytamy, że on się nie bronił. To jest niezwykłe, to jest niezwykłe. Wiecie, on mógł ich wszystkich rozszarpać swoją argumentacją. Zgodzisz się? Wiecie, kiedy ty się kłócisz z kimś i wiesz, że ten człowiek się myli, co robisz? Co robisz? Ja ci powiem, co ja robię. Rozszarpuję go argumentacją. A potem biorę krzyż, młotek, gwoździe, i przybijam go jeszcze, jak się da. To robię. I jestem w tym dobry. Tak ludzie mówią podobno. Ja się przyglądam w tym słowie dzisiaj. I wiecie, co słyszę? Co z tego, że robisz to, co robisz? Jak przestępujesz najważniejsze? Przybijasz ludzi do krzyża. I wiecie, Żydzi byli przekonani, że mieli rację, ale jej nie mieli. Jezus mógł bardzo łatwo im udowodnić, że nie mieli racji. On znał całe pismo na pamięć i właściwą interpretację, ale się słowem nie odezwał. Powiedział, udowodnij mi, że nie mam racji. Wiecie, to jest niezwykłe. Podobna sytuacja jest, kiedy apostoła Pawła schwytano i też go postawiono przed Radą Najwyższą, to jest w Dziejach Apostolskich opisane. I tam jest sytuacja taka, że też jeden z arcykapłanów podchodzi, czy ze sługów arcykapłanów, nie pamiętam, i podchodzi, uderza apostoła Pawła. Identyko sytuacja. I wiecie, co robi apostoł Paweł? Apostoł Paweł nie jest już taki jak Jezus. Mówi,
uderzy cię Pan ścianą pobielana, grobie pobielany. Wiecie, rzuca na niego przekleństwo. Wiecie, powiem ci, tutaj mamy wskazówkę, co robić. Jeżeli kłócisz się na przykład z żoną, powiem wam, jakbym miał być doradcą w tej kwestii, to się zgłaszajcie. Ale Bóg pokazuje mi tutaj w tym fragmencie jedną rzecz. Nie przybijaj. Nie rozszarpuj argumentacją. Więcej, nie broń się. Więcej. Przyjmij to. Więcej. Okaż miłość w tej całej sytuacji. Więcej. Błogosław. Wow, jak wysoko Bóg postawił nam poprzeczkę. Wysoko? Właśnie dlatego Ducha Świętego potrzebujemy. To jest to, czego ludzie czasami nie rozumieją. Myślą, że uda im się jakoś przeżyć życie na, przepraszam, że tak powiem, mocno zaciśniętych pośladkach, przejść tak po prostu przez życie i jakoś to się uda. Nie uda się. Nie dasz rady przejść przez życie z tą postawą, bo jeżeli będziesz reprezentował tą postawę, to powiem ci wręcz, to jest niebezpieczne. Dlaczego nie reprezentujemy tej postawy? Dlaczego ludzi uczy się od dziecka, walcz o swoje, nie dawaj się, nie daj se dmuchać w kaszę. Znasz takie powiedzenie? Kiedyś taką historię przeżyłem. Jak byłem mały, wróciłem z podwórka. Dwóch kolegów mnie pobiło i poszedłem do taty na skargę. Wiecie, co mój tata zrobił? W ogóle nie poszedł, ich nie pobił. Byłem zbulwersowany tą sytuacją. Tylko powiedział, to teraz masz wyjść i masz się iść bić z nimi. Najpierw z jednym, potem z drugim. Ja będę stał tu w klatce i patrzył, czy cię dwaj nie biją. Jak będą dwaj cię bili, to przyjdę. Musiałem iść się bić z nimi. Potem jak wyszedłem, nie wiem, uciekli. Może dlatego, że mojego tatę w klatce zobaczyli, a może to moja determinacja sprawiła. Ale co chcę powiedzieć? Uczy się nas od dziecka tego, żeby nie ustępować. I powiem ci, nie ustępuj. Nie ustępuj. Ale w tej kwestii, którą teraz poruszam. Bądź nieustępliwy względem samego siebie i względem Boga żywego. Wiecie, powiem wam, żadnych konfliktów na świecie by nie było, gdyby każdy stosował tą regułę. Zgodzisz się? Nie byłoby komu się kłócić i z kim. Jeden z drugim by powiedział, aha, no to sorry, to przepraszam. I wszystko. Zapanowałby pokój na świecie. Zamiast się modlić o pokój na świecie, wielu ludzi modli się o pokój na świecie, wiecie? A potem wraca do domów i kłóci się z żoną albo z mężem. Jest tak? A potem mówią, dlaczego nie ma pokoju na świecie? Jak Bóg może na to pozwalać? Bo gdyby Bóg nie chciał pozwolić na to, to musiałby ciebie, no od ciebie zacząć i ciebie zetrzeć najpierw. Widzisz? Nie patrz na męża teraz, nie patrz na męża. Popatrz na siebie cały czas. Więc Bóg postawił nam pewien standard. Postawił nam poprzeczkę, postawił nam standard, żebyśmy kochali i błogosławili nawet tych, których nie lubimy. Postawił nam pewien standard, żebyśmy nie czynili różnicy pomiędzy ludźmi. Wiecie, my lubimy czynić różnicę między ludźmi. Wiecie dlaczego? Bo nas samych to przed sobą samym usprawiedliwia. Bo stosujemy zasadę oko za oko i ząb za ząb, chociaż od Boga oczekujemy łaski. Zgadza się? Nie mówimy, Boże, tak mi teraz przywal, jak ja przywaliłem tamtemu. Tak się modlisz? Czy raczej modlisz się, Boże, okaż mi miłosierdzie? Ja się modlę o miłosierdzie. A potem co? Pomyśl teraz o tym. Widzisz, Pan Jezus specjalnie dał nam tak wysoką poprzeczkę. On myślę, że on wiedział, że nie zawsze damy radę, ale przynajmniej postawił jeden wymóg. Nie rób różnicy. Nie rób różnicy, tak jak nie robisz różnicy między, powinieneś nie robić między biednym a bogatym. Tak samo nie powinieneś robić różnicy pomiędzy tym, kogo lubisz, a kogo nie lubisz. Pomiędzy tym, kto cię skrzywdził i pomiędzy tym, który ci dobrze coś zrobił. Miło i na rękę. Czy lubisz robić przysługi tym, którzy ciebie lubią? Ja lubię.
Wiem, że niektórzy to nikomu nie lubią robić przysług, ale ja lubię chociaż tym, którzy mnie lubią robić przysługi. A najbardziej, teraz wam się przyznam, to będzie wstydliwy sekret, najbardziej lubię robić przysługi tym, którzy mi robią przysługi. Albo mogą kiedyś mi zrobić przysługę. Też tak lubisz? I powiem ci, i nie ma w tym nic złego. Pod warunkiem, że lubisz również robić przysługi tym, którzy nie mogą ci zrobić przysługi. I nigdy nie będą mogli ci zrobić przysługi. Uwaga, przeczytam wam werset na potwierdzenie tego. Łukasza, 6 rozdział. Czy ja mówię długo? Nie, bardzo niedługo mówię. Łukasza, 6 rozdział, 27 werset. Okej. Ale wam, którzy słuchacie, powiadam, miłujcie nieprzyjaciół waszych, dobrze czyńcie tym, którzy was nienawidzą. Błogosławcie tym, którzy was przeklinają. Módlcie się za tych, którzy was krzywdzą. Temu, kto cię uderzy w policzek, nadstaw i drugi. A temu, kto ci zabiera płaszcz i sukni, nie odmawiaj. Każdemu, kto cię prosi, daj. A od tego, kto bierze, co twoje, nie żądaj zwrotu. A jak chcecie, aby ludzie wam czynili, czyńcie im tak samo i wy. A jeśli miłujecie tych, którzy was miłują, to na jakąż wdzięczność zasługujecie. Wszak i grzesznicy miłują tych, którzy ich miłują. Jeśli bowiem dobrze czynicie tym, którzy wam dobrze czynią, na jaką wdzięczność zasługujecie? Wszak i grzesznicy to samo czynią. A jeśli pożyczacie tym, od których spodziewacie się zwrotu, na jaką wdzięczność zasługujecie? I grzesznicy pożyczają grzesznikom, aby to samo odebrać z powrotem. Ale miłujcie nieprzyjaciół waszych i dobrze czyńcie i pożyczajcie, nie spodziewając się zwrotu, a będzie obfita nagroda wasza. I uwaga teraz, i synami Najwyższego będziecie, gdyż On dobrotliwy jest i dla niewdzięcznych, i dla złych. Bądźcie miłosierni, jak miłosierny jest Ojciec wasz. Wiecie, to mnie niezwykle zadziwia, że Bóg jest dobrotliwy i dla niewdzięcznych, i dla złych. Ale z drugiej strony, wiecie, co sobie myślę? Że chwała Bogu za to, bo gdyby nie był dobrotliwy dla niewdzięcznych i dla złych, to ja pierwszy bym spadł z listy. Pierwszy bym spadł. Oczekujesz miłosierdzia od Boga? Oczekujesz? Ktoś oczekuje z was? Jedna osoba. Chwała Bogu. To jest nas dwoje już. Ja oczekuję miłosierdzia. Ale coś ci powiem. Nie doświadczysz miłosierdzia, nie możesz go dostąpić i oczekiwać, jeżeli sam nie masz tego standardu. Jak czasem ciężko jest, wiecie, po prostu samego siebie, swoje ego, swoje, nie wiem, co tam jeszcze, swoją ambicję urażoną, dumę stłamsić. Zgodzisz się? I pójść, na przykład przeprosić kogoś za coś, czego nie zrobiłeś. Ewidentnie gości napluł w twarz. A ty po prostu idziesz i wyciągasz rękę do zgody i mówisz, słuchaj, niech będzie jak Pan Bóg przykazał. Ciężko jest? Wiecie, ciężko jest. Ale Bóg jest miłosierny i dla niewdzięcznych, i dla złych. Jest ten werset? Okej. Więc widzisz, popatrz teraz, przejrzyj się w tym słowie. To jest do ciebie, to nie jest do kogoś. To do ciebie jest. Pamiętasz, co dziś na początku powiedziałem? Że Bóg przygotował dla ciebie słowo. 4,5 tysiąca lat temu siedział i główkował. I myślał, o, to słowo może im się przydać. Na 15 marca 2018 w Węgorzewie. Wiecie, ja nie wiem, dlaczego Bóg chciał, żebym ja to słowo dzisiaj głosił. Może masz z czymś problem? Ja na pewno mam. Ja na pewno mam. Może masz problem z przebaczaniem?
może masz problem z obdarzaniem łaską czy miłosierdziem kogoś, kogo nie lubisz. Może masz wymówkę dla siebie bardzo dobrą, bo on i tak nigdy nie docenia i jest niewdzięczny. To nie będę to robił dla niego, czy nie będę tego robiła. Ale ci powiem, Bóg pokazuje nam inne standardy. A, bo on jest taki, bo on jest owaki. Zawsze znajdziemy jakąś wymówkę. Zawsze. I wiecie, powiem ci jeszcze jedną rzecz. Trzeba bardzo dużo wiary, że jeżeli inwestujemy w kogoś, kto jest niewdzięczny i zły, to Bóg się zajmie tą sprawą. Zgodzisz się? Bardzo dużo wiary trzeba, żeby pożyczyć komuś, o kim wiesz, że ci nie odda. I wierzyć w to, że Bóg ci odda. Prawda? Zgodzisz się? Dużo wiary potrzeba, żeby być hojnym dla kogoś, kto po prostu jest głupolem i tempakiem. Przepraszam, że tak powiem, ale czasami tak myślimy o ludziach. Nie mówię, że jest obiektywnie. Ty tak myślisz o nim. Dużo wiary potrzeba. Może Bóg postawił ostatnio na twojej drodze kogoś takiego. Pomyśl sobie. Może co dzień kogoś takiego spotykasz. Może śpisz z kimś takim. Chciałem jeszcze jeden ostatni werset dzisiaj przeczytać. Łukasza 6, czyli jesteśmy dalej w tym samym rozdziale, od 40. Nie masz ucznia nad mistrza, ale należycie będzie przygotowany każdy, kto będzie jak jego mistrz. Kto jest naszym mistrzem? Kto powinien być naszym mistrzem? Kto? Jezus Chrystus powinien być naszym mistrzem. Wiecie, Jezus Chrystus to był niezwykły człowiek, człowiek Bóg, niezwykła osoba. Wiecie, Jezus Chrystus nie przejmował się, co tam, kto tam o nim pomyśli. On był otwarty na każdego. On nie osądzał z góry. On wiedział oczywiście, co jest w sercu człowieka. Ale on nie patrzył na człowieka powierzchownie. My patrzymy czasami, zgadza się? O, co za po prostu głupol, jak on się zachowuje. Patrzcie, jak ona się ubrała. Patrzcie, co on mówi. O, ludzie. I wiecie, po prostu może się potem okazać, że ta osoba jest zupełnie inna. Ale każda z tych osób potrzebuje Boga, Jezusa Chrystusa. Jeżeli ty ją odrzucisz na dzień dobry, bo ona nie rokuje, to powiem ci, to jest słabe. To jest słabe. Jezus nie zaskakuje. On nie czynił różnicy między ludźmi. On nie traktował jednych inaczej, a innych inaczej. Dzisiaj tytuł tego kazania to jest Ludzie o dwóch twarzach. Zostaw, Amelka, jeszcze ten werset. Jest Ludzie o dwóch twarzach. Wiecie, dlaczego tak zatytułowałem to kazanie? Bo dla jednych ludzi, których lubimy, których cenimy, od których spodziewamy się zwrotu, którzy są bogaci, którzy mogą nam coś załatwić, którzy są fajni, którzy są mili, czyści, pachnący i najlepiej urodziwi, jesteśmy mili. Jesteśmy życzliwi, jesteśmy serdeczni. Ale dla ludzi, którzy są przykrzy, którzy są niemili, którzy są wredni, którzy nas skrzywdzili, którzy nas dotknęli, oszukali, okradli, zabrali nam coś i jeszcze moglibyśmy to wymieniać. Nie jesteśmy już tacy, zgodzisz się? Czy jest to prawdą, że są niektórzy tacy ludzie, do nikogo się tak nie zachowuje, tylko do niego, no? Tylko on mnie tak wkurza. Tylko ona mnie tak denerwuje. I to nie jest problem we mnie. Nie, nie. W nim, bo on jest taki. Przepraszam, że na ciebie pokazuję. To odruchowo. Widzisz? A może jednak problem jest w tobie? A może jednak problem jest w tobie? A może choruje twoja dusza na coś? Uczeń nie może być nad mistrza. Ale jak będziesz jak mistrz, to będziesz należycie przygotowany. Pan Jezus dał nam dobry standard. Czy słuchają mnie małżeństwa w tej chwili jakieś? Nie będziesz się z kim kłócić, jak się nie będziesz kłócić. Nie będzie z kim. Do nikogo normalnie tak głosu nie podnoszę. Na nikogo nie przekląłem. No, oprócz tej osoby jednej.
I przeczytajmy jeszcze kawałek dalej. A dlaczego widzisz dźbło wokół brata swego, a belki wokół własnym nie dostrzegasz? Albo jak powiesz bratu swemu, pozwól, że wyjmę źdźbło z oka twego, a to belka jest w oku twoim. Obłudniku, wyjmij najpierw belkę z oka swego, a wtedy przejrzysz, aby wyjąć źdźbło z oka brata swego. Wiecie, tutaj słusznie Pan Jezus użył wyrazu obłudnik. Wiecie, kto to jest obłudnik? To jest ktoś, kto w jednej sytuacji zachowuje się inaczej, a w innej sytuacji zachowuje się inaczej. To znaczy, chodzi mi o to, że deklaruje, że zachowuje się tak samo, a robi inaczej. Widzisz, my nie możemy zachowywać się inaczej w kościele, a inaczej na przykład w pracy. Nie możemy zachowywać się inaczej wśród wierzących, a inaczej wśród niewierzących. Nie możemy, nie powinniśmy inaczej zachowywać się w naszej rodzinie, a inaczej gdzieś indziej na zewnątrz, na przykład na spotkaniu burmistrza. Nie powinno tak być, zgodzicie się? Zgodzimy się z tym? I jeszcze ostatni werset. Nie ma bowiem drzewa, 43, dobrego, które by rodziło owoc zły, ani też drzewa złego, które by rodziło owoc dobry. I to jest, wiecie, mocny werset na sam koniec. My często lubimy się usprawiedliwiać i mówimy, przecież tyle dobrych rzeczy zrobiłem. Ale coś ci powiem, ale wydałeś zły owoc. Co to mówi o tobie? Ale tyle dobrych wydałem. Ale ten wydałeś zły. No ale tyle dobrych. Ale jak jedno przykazanie tylko ominąłeś, to jesteś winien wszystkiemu. Tak? Tak przeczytaliśmy sobie dzisiaj? Więc jeśli wydałeś jeden zły, to nie świadczy to dobrze o tobie. To zachęcam ciebie. Pokutuj przed Bogiem. Módl się do twojego Pana Jezusa Chrystusa, żeby okazał ci łaskę i zacznij sam ją tak okazywać, jak chciałbyś, żeby tobie okazano zmiłowanie. I przestań udawać, że jesteś kimś wielkim, nieważne, przed Bogiem, przed ludźmi, wszystko jedno, jeżeli uchybiasz. Po prostu przestań to robić. Więc moi kochani, moi drodzy, moi bracia, moje siostry, przyjaciele. To trudne słowo dzisiaj. Trudne? No łatwe nie jest. Nie no, nie, dla niektórych nie. Dla mnie trudne osobiście. Dla mnie trudne osobiście. Ale chcę cię zachęcić. Nie zwódź samego siebie. Jeżeli uchybiasz w jednej rzeczy, jesteś dla jednej osoby, chociażby niemiły, jesteś dla jednej osoby ordynarny albo jakąś złość pielęgnujesz, tylko dla jednej osoby, to już uchybiasz wszystkiemu. To dla całej reszty, nawet jak jesteś super, to i tak jest przekreślone przed Bogiem. Bóg chce, żebyśmy uporządkowali wszystko. Żebyśmy uporządkowali naprawdę wszystko. Naprawdę wszystko. Nie robili wyjątku. Chciałbym, żebyś pochylił głowę teraz, pochyliła głowę i żebyśmy się mogli modlić. Proszę, żebyś teraz poddał się Duchowi Świętemu. Duch Święty teraz mówi do ciebie. Duch Święty pokazuje ci teraz osoby, wobec których uchybiasz. I masz na to świetne powody, bo zostałeś źle potraktowany, bo ktoś cię potraktował niesprawiedliwie w twoim przekonaniu, bo ktoś cię obraził, bo ktoś skrzywdził kogoś bliskiego tobie. Więc jeszcze raz chcę poprosić ciebie, daj Duchowi Świętemu teraz pracować w tobie. Panie, stoimy teraz przed tobą i chcemy w szczerości przyjść teraz. Panie, modlę się, żebyś robił porządek z naszymi sercami. Modlę się, żebyśmy przestali być dwulicowi przed Tobą.
Modlę się, żebyśmy stawali się jak Jezus Chrystus, jak nasz mistrz, żebyśmy o to zabiegali, o to się wyłącznie starali. Modlę się, żeby ustała wszelka obmowa, modlę się, żeby ustał wszelki gniew, żeby ustała gorycz. Modlę się, żebyśmy traktowali siebie nawzajem, Panie, z równą czcią i z równą miłością, jak, Panie, tych traktujemy, których lubimy, czy spodziewamy się od nich jakiegoś zwrotu. Panie, my chcemy od Ciebie się spodziewać zwrotu. My chcemy, aby nasze serce szło za Tobą. Ja modlę się, żeby nie było żadnych przeszkód w tym. Modlę się, Panie, abyśmy umieli innych traktować zgodnie, Panie, z przykładem, jaki Ty nam dałeś. I Panie, modlę się o siebie dzisiaj, modlę się też o każdego z nas na tym miejscu, o każdego, kto słucha tego przesłania dzisiaj, żeby Twój Duch Święty wykonał swoją pracę, abyśmy stali się takimi, którzy będą wydawać tylko dobre owoce, tak jak dobre drzewo, abyś Ty uporządkował wszystko. Jezu, my na Tobie tylko chcemy polegać, chcemy się tylko przed Tobą korzyć i błogosławić naszych braci, błogosławić nasze siostry, ale też być błogosławieństwem dla naszych wrogów, błogosławieństwem dla tych, którzy nas krzywdzą, dla tych, którzy nas obmawiają, błogosławić też tych, którzy, Panie, nie mogą nam nic dać, zająć się każdym, Panie, kto potrzebuje po prostu tego. Dziękujemy Tobie, Jezu, że mówisz do nas. Amen.